Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Pani Minister, Wysoka Izbo. Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawić opinię dotyczącą informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2012 wraz z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela, druk nr 1328. Podobnie jak w latach poprzednich, Pani Rzecznik przedstawiła wyczerpujące sprawozdanie przygotowane z pełną starannością. Materiały w formie publikacji zostały przygotowane bardzo przejrzyście i czytelnie, za co bardzo dziękujemy, bo też to jest łatwiejszy dostęp i bardziej przejrzyste dla nas, parlamentarzystów. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności praw i praw człowieka i obywatela. Obywatele mają prawo do korzystania z pomocy rzecznika. W odczuciu społecznym w Polsce z roku na rok coraz gorzej jest z przestrzeganiem praw człowieka i obywatela. I wyrazem tego jest coraz większa liczba wniosków obywateli do rzecznika o pomoc w ochronie swoich praw naruszanych przez organy władzy publicznej. W roku 2012 wpłynęło takich wniosków o 7% więcej niż w roku ubiegłym. I szkoda, że nie ma przedstawiciela rządu, bo właściwie przedstawiciele rządu, ministrowie powinni notować sobie te propozycje i te uwagi, które pani rzecznik tutaj przedstawiała, ponieważ to także zadanie jest do rozwiązania dla nich. Pani rzecznik, no gdyby instytucje państwa dobrze funkcjonowały, to myślę, że wtedy nie potrzebowałaby pani większej liczby etatów. No a tak, no niestety, faktycznie jest potrzebna większa liczba etatów. Wniosek do rzecznika jest wolny od opłat i brak jest rygorów formalnych, co powoduje, że ludzie szukają pomocy właśnie u Rzecznika Praw Obywatelskich. I chciałam też zasygnalizować tutaj bardzo ważny problem. Problem pogłębiającego się ubóstwa, a co za tym idzie także niedostępność do adwokatów, radców prawnych dla ludzi, których nie stać na takie porady. Często prośba o pomoc prawną dotyczy także naszych biur poselskich i senatorskich. I zarówno pani rzecznik, jak nasze biura są miejscem, gdzie można otrzymać bezpłatnie pomoc prawną, ale myślę, że tutaj państwo polskie powinno jednak mimo wszystko, mimo naszych instytucji rzecznika czy biur poselskich zapewnić taką bezpłatną pomoc prawną dla najuboższych, bo tu mówimy o najuboższych. Właśnie pani rzecznik mówiła o problemie bezpłatnej pomocy prawnej i jesteśmy w najgorszej sytuacji na forum międzynarodowym, jeżeli chodzi o właśnie mediację i bezpłatną pomoc prawną. Prawo i Sprawiedliwość wnosiło projekty ustaw dotyczące tej kwestii. O ile dobrze pamiętam, był to rok 2007. Niestety nie znaleźliśmy większości w Sejmie i ten projekt upadł. Rząd polski powinien ten problem rozwiązać. Żadne tłumaczenia o kryzysie, o braku finansów na ten cel nie są żadnym argumentem. Pani rzecznik, ma pani w nas sojuszników, jeżeli chodzi o wprowadzenie w Polsce systemu bezpłatnej pomocy prawnej i na pewno będziemy tutaj wspierać panią, a także prosimy o wsparcie nas w tej kwestii. Następny problem, o którym pani wspominała, to prawo do dobrej legislacji. Jest to problem, który sygnalizowała pani już w roku poprzednim, to znaczy za rok 2011. Nadal jest z tym problem, szczególnie utrzymująca się praktyka niewykonywania rozporządzeń do ustaw. Na to my jako parlament no nie powinniśmy się godzić. Nie może być tak, że liczba niewykonanych poleceń parlamentów w postaci rozporządzeń przekracza nawet nie miesiące, a lata. Premier rządu powinien no zagonić swoich ministrów do pracy i wymagać od nich właśnie takiej pracy, aby te rozporządzenia były wydawane. Wychodzi tutaj niestety arogancja władzy, brak zdecydowanych działań, także z całym szacunkiem dla no niestety prezydium naszego parlamentu. Zgodzę się też ze stwierdzeniem pani rzecznik, że niektóre grupy urzędników uczyniono czwartą władzą. Spotykam się z wieloma głosami naszych obywateli, którzy twierdzą, że w Polsce nie rządzi premier i ministrowie, a po prostu urzędnicy. No i to jest właśnie niedopuszczalne, to należałoby jednak zmienić. Tak jak pani rzecznik powiedziała, jest to bardzo niebezpieczne właśnie dla obywateli, ponieważ legitymacja polityczna polega na tym, że władza jest sprawowana przez parlament i przez prezesa Rady Ministrów.
Następny problem, o którym Pani wspominała, to indywidualny. Ja oczywiście odnoszę się do problemów, które sygnalizowała Pani podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Trudno w ciągu 10 minut odnieść się do wszystkich problemów, o których Pani mówiła i na Komisji, i teraz, ale ja sygnalizuję te, które w moim odczuciu są jednymi z najważniejszych, chociaż wszystkie są ważne. Więc następny problem to jest indywidualne interpretacje podatkowe. I nie może być taka sytuacja, że identyczna sytuacja dotycząca ustawy o podatku dochodowym czy w ogóle spraw podatkowych była inaczej interpretowana na przykład w Olsztynie, a inaczej w innym mieście. No tak nie może być, jesteśmy jednym krajem, interpretacje powinny być takie same w każdym mieście. Wspomnę tu także, Pani Rzecznik, że Prawo i Sprawiedliwość złożyło w tej kadencji projekt, który wprowadzał przejrzystość zobowiązań podatkowych, ale niestety ten projekt nie znalazł większości koalicji rządzącej. Zasygnalizowała Pani kwestię odpowiedzialności za szkody spowodowane przez funkcjonariuszy państwowych i egzekwowanie odpowiedzialności z tego tytułu. O ile dobrze sobie przypominam, w poprzedniej kadencji taką ustawę o odpowiedzialności urzędników Parlament Sejm Polski przyjął. A jaka dzisiaj jest, jak jest egzekwowana ta ustawa, no to należałoby zbadać, a na dzień dzisiejszy no nie wiem jak to wygląda w praktyce. Pani Rzecznik, chciałam podziękować za zaangażowanie Pani w sprawie akta i pomyślne rozwiązanie tej sprawy. Tak jak Pani powiedziała, no na forum międzynarodowym był to sukces i mamy czym się pochwalić, ale należy tu także podkreślić, że to był sukces obywateli polskich, w szczególności właśnie młodych ludzi, którzy wyszli na ulicę protestując przeciwko ACTA. I tutaj też podziękowanie dla polskich obywateli za właśnie tą reakcję. Pozytywnie także należy ocenić działania Pani Rzecznik na rzecz osób z niepełnosprawnością, szczególnie osoby niepełnosprawne na rynku pracy i osoby chore psychicznie. Wiele jest jeszcze do zrobienia w tej kwestii, zarówno przez Parlament Polski, jak i przez Panią Rzecznik. Bardzo pozytywnie oceniam też wybór spraw, którymi Pani Rzecznik zamierza w szczególności się zająć, czyli kwestią osób starszych, niepełnosprawnych, imigrantów, ale przede wszystkim kwestie bezrobocia, szczególnie wśród młodych ludzi i coraz większy problem bezdomności. Już w ciągu 10 minut trudno to o tym szerzej mówić. Chciałabym jeszcze tylko wspomnieć o sprawach, które uważam za bardzo ważne, którymi Pani Rzecznik powinna się także zająć. Przede wszystkim chciałam prosić Panią Rzecznik o szerszy dostęp do Pani poprzez placówki terenowe. Ja wiem, że brakuje pieniędzy, ale przy wzrastającym ubóstwie ludzi nie stać na dojazdy do większych miast. Spotkać się z Panią mają utrudnione, ludzie w mniejszych miejscowościach mają trudności ze spotkaniem się z Pani przedstawicielem w terenie i uzyskaniem pomocy, a bardzo często jest Pani dla tych ludzi nadzieją na znalezienie sprawiedliwości. I jeszcze jedna ważna kwestia, sprawa roszczeń niemieckich, tak zwanych późnych przesiedleńców. Ja o tym mówiłam podczas Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Pewne kancelarie adwokackie wyspecjalizowały się w wyszukiwaniu osób, które w latach 70., 80. wyjechały do Niemiec, pozostawiając nieruchomości. No, lub ich dzisiaj spadkobiercy zwracają się do sądów polskich o odszkodowania za te pozostawione mienie. Ci obywatele, którzy wyjechali, otrzymywali w Niemczech odszkodowania za pozostawione te mienie. Dzisiaj oddają te odszkodowania, które nie mają dzisiaj większej wartości, a u nas na Warmii i Mazurach starają się o zwrot tych nieruchomości, które są położone w pięknych miejscach, przy lasach, nad jeziorami, które są wiele warte pieniędzy. Niestety orzecznictwo polskich sądów idzie w kierunku przywracania takim osobom majątków. Polscy obywatele, którzy od 30 lat zamieszkują takie nieruchomości, przez lata łożyli na utrzymanie tych nieruchomości, remontowali, odbudowywali. Bardzo często dzięki nim w ogóle te nieruchomości można odzyskać, bo one są, istnieją.
i wiele lat życia poświęcali pieniędzy na utrzymanie tych nieruchomości i niestety dzisiaj są wyrzucani na bruk bez żadnych odszkodowań. Nasze niestety wspaniałe sądy oddają majątki tak zwanym późnym przesiedleńcom, którzy zwracają się, przyjeżdżają, zwracają się o zwrot, nie uznając roszczeń odszkodowawczych naszych obywateli. Myślę, że powinna pani rzecznik wziąć pod opiekę także tych obywateli i zająć się tą sprawą. I ostatnia kwestia, panie marszałku, ostatnia już kwestia, na którą chciałam zwrócić uwagę, to jest działanie pani rzecznik dotyczącą wniosku 2,5 miliona obywateli o przyznanie miejsca na multipleksie dla telewizji Trwam. Dzisiaj już wiemy, że telewizja Trwam otrzyma miejsce na multipleksie, gdy Telewizja Polska zwolni miejsce. I tu pojawia się wątpliwość, czy Telewizja Polska zwolni miejsce. Jeżeli zwolni, to nie mamy o czym w ogóle rozmawiać, tak? To bardzo dobrze, bardzo się cieszymy. Ale myślę, że mimo wszystko powinna pani monitorować, czy faktycznie, fizycznie Telewizja Trwam otrzyma te miejsce na multipleksie, bo to jest sprawa też łamania prawa 2,5 miliona osób, które podpisały się pod tym wnioskiem o umieszczenie telewizji Trwam na multipleksie. Panie marszałku, Wysoka Izbo, chciałam podziękować pani rzecznik, całemu zespołowi za działania, które państwo podjęliście. Prosić oczywiście, jak zawsze, o więcej, o zajęcie się sprawami, które jeszcze wymagają zainteresowania i interwencji rzecznika. Dziękuję bardzo.